Z tej strony Kamil, wtorek 18, kolejna kryptowiedza przed nami, zaczynamy! W dzisiejszej kryptowiedzy chciałbym z Wami porozmawiać o farmingu, czyli o farmach, o tym, jak bycie farmerem zbogaciło niektóre osoby w tym właśnie trendzie DeFi-owym, w tym okresie, w którym czerwiec, lipiec, sierpień, było tak dużo się działo w tym DeFi-u. Różne farmy powstawały, ludzie tam wchodzili, zarabiali ogromne pieniądze. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o jednym gościu, Degen Spartan, czyli ikona farmienia, osoba, która pisała bardzo dużo o tym, w jaki sposób wykorzystuje różne strategie farmienia i zrzuca po prostu te wszystkie zarobione coiny na tych ludzi, czyli dumpuje, nic nie holduje, tylko zbiera je, rzuca na ludzi, sprzedaje i w ten sposób zarabia, wykorzystując kolejne farmy. Chciałbym Wam właśnie o nim opowiedzieć, ponieważ on jakiś czas temu ogłosił, że idzie po prostu na zasłużone wakacje i nie wie, kiedy wróci, bo rynek w tym momencie nie jest już dobry do farmienia. Ale no właśnie, coś farmuje. Jak o tym się dowiedziałem, w jaki sposób, to wszystko właśnie w tym odcinku, czyli pigułka odnośnie farmienia plus dodatki, bonusy i to, co lubicie najbardziej. Zaczynamy teraz, go! Zanim zaczniemy, pamiętajcie, w opisach pod każdym filmem macie dostęp do naszych grup Brainstorm, ogłoszenia, tam to są kanały na Telegramie, z którym możecie być na bieżąco z naszą społecznością, plus z moimi ogłoszeniami, jakimiś takimi szybkimi przemyśleniami, które wrzucam właśnie na kanał ogłoszenia. To, co jest ważne, to kilka tygodni temu opublikowałem swojego e-booka, pierwszego e-booka, którego możecie ściągnąć i w ten sam sposób, jak ściągacie, zapisujecie się do newslettera, który będzie uzupełnieniem do filmów na YouTubie. I dzisiaj to właśnie też wykorzystam, będzie bardzo fajna ciekawostka wrzucona właśnie zawsze w niedzielę o 20 w każdym newsletterze, więc to tyle. Pamiętajcie o tym, żeby się zapisać, a teraz przechodzimy do filmu. Degen Spartan, osoba po prostu, która jest ikoną tego szaleństwa DeFi-owego. To jest osoba, która wrzuca przeróżne memy, przeróżne jakieś anime na swoje social media, wrzuca różne śmieszne obrazki, ale też otwarcie mówi o tym, że farmowała, zrzucała to wszystko, sprzedawała te wszystkie coiny, które się farmiły. Nie przyzwyczajała się do nich, traktowała to jako po prostu typowe wykorzystanie danej farmy do maksimum i później przejście w kolejną farmę i tak w kółko. Degen Spartan w ostatnim czasie, kilka tygodni temu, ogłosił, że po prostu wycofuje się, bo rynek w tym momencie nie jest dla niego atrakcyjny do dalszego grania, do dalszego farmienia. I zostało zadane pytanie, dlaczego? Dlaczego on akurat w tym momencie się wycofuje? I no właśnie, o tym chciałem z Wami porozmawiać, czyli o tym całym farmieniu, o tym całym trendzie, dlaczego to działało, dlaczego były tak ogromne wzrosty na tych farmach i dlaczego Degen w tym momencie stwierdził, że to nie jest już rynek dla niego i poczeka znowu na cykl, w którym farmienie mu się będzie opłacało. Farmienie tak naprawdę, można powiedzieć, że w pewnym sensie zapoczątkował Compound, który wprowadził swój protokół, coś takiego, że korzystając z ich platformy otrzymujecie compoundy, z którymi możecie robić co chcecie. Czyli rozdawał po prostu w ten sposób compoundy. Tak samo jak, nie wiem, Bitcoin powstał dlatego, że ludzie podpinali się swoimi komputerami i sieć ich wynagradzała nowymi bitcoinami. Tak samo jak Ether, no też w tym momencie tak działa za jakiś czas, że proof of stake, czyli swoimi Etherami, to farming, to liquid mining, to wszystko można zasunąć w jednym worku, polega na tym, że korzystamy z jakiegoś protokołu, a ten protokół nas wynagradza nową nagrodą. I w Compoundzie, korzystając z platformy, im większy miałeś obrót na Compoundzie, tym więcej dostawałeś Compoundów, czyli nowych tokenów. Z tymi tokenami mogłeś zrobić wszystko, co chcesz. Mogłeś je zrzucić na rynek, sprzedać innym i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego farming tak szybko się rozrósł i tak dużo pieniędzy takie osoby jak Degen Spartan zarobiły właśnie na farmieniu w tamtym czasie? Dlatego, że pojawił się bardzo duży trend na DeFi. Ten trend na DeFi pojawił się tak duży, że każdy z tych protokołów, który się pojawił, czyli Compound, dajmy na to, generował te nowe coiny i na rynku była druga strona, która ciągle to kupowała.
Byli inwestorzy, którzy wierzyli, że Compound po $250-$300 jest nadal atrakcyjny, dlatego to kupowali. Czyli codziennie na Compoundzie pojawiały się nowe tokeny, które były airdropowane dla ludzi korzystających z Compound i ci ludzie mogli z tym robić co chcą. Niektórzy zrzucali, inni trzymali i tak dalej. Compound tak naprawdę stworzył taki nowy model tego liquid miningu, tego właśnie farmienia. Za Compoundem podążyły inne protokoły. Meta, czyli protokół stablecoinów, który tworzy dla nas jeden stablecoin połączony z różnych stablecoinów, też airdropował swoje tokeny Meta, które po prostu były tymi tokenami governance dla osób, które dostarczały płynność. I na tym polegał właśnie liquid mining. Dlaczego ten liquid mining, dlaczego ten farming tak bardzo się opłacał? Dlatego, że wtedy byliśmy w optymizmie na rynku. Dużo ludzi kupowało nowe tokeny, te, które powstawały w tych wszystkich farmach, jak właśnie Compound, jak Uniswap, jak MTA, jak te wszystkie różne tokeny, jak BZLX i tak dalej. Wszystkie różne tokeny, które były w tym trendzie DeFi, wtedy miały swój czas, rosły. I pomimo tego, że tak dużo tych nowych tokenów pojawiało się bo właśnie poprzez ten farming na rynku, to była druga strona, która kupowała to z rynku. Czyli taki Degenspartner, który korzystał z tych wszystkich farm, wchodził w Curve DAO, czyli wrzucał tam swoje stablecoiny, te stablecoiny wynagradzały go nowymi curvami, on to ciągle zrzucał na rynek, ale opłacało mu się to, dlatego że ciągle ktoś to kupował, była druga strona zainteresowana. Tak jak w ostatniej kryptopracówce wam mówiłem właśnie o tym czasie, wtedy był dobry optymizm na rynku i po prostu kupowało się tego typu coiny. No i Degenspartner swoimi stablecoinami wchodził w różne farmy, otrzymywał te coiny i zrzucał je. I zarabiał w ten sposób ogromne pieniądze. Moment w wrześniu, w którym rynek całkowicie się odwrócił, zaczął być pesymistyczny, to jest czas, w którym inwestorzy już nie kupowali tak chętnie tych tokenów z rynku. Dlatego farmienie nie zaczęło się nie opłacać. Po prostu było nieopłacalne. I dlatego Degenspartner wtedy stwierdził, ok, to już nie jest jego rynek, wychodzę. Wydoił te farmy do ostatniego centa, zarobił swoimi stablecoinami stosunkowo małym ryzykiem, powiedział pas, to już nie jest ten rynek i tak dalej. Degenspartner prawdopodobnie wróci, a co ciekawe wrócił już w jednej farmie, ale prawdopodobnie wróci wtedy, gdy znowu ten optymizm się pojawi. Znowu, gdy będzie druga strona, która będzie kupowała na tym rynku te wszystkie tokeny, które się pojawiają, to będzie okres dobrego po prostu farmienia. I wtedy Degen pewnie wróci. No i właśnie, wszyscy zakładali, że Degen już nie farmuje, całkowicie poszedł na emeryturę i tak dalej. Okazuje się, że nie. Skąd to wiem? Mam jego adres. Mam dokładnie adres Degenspartnera i wiem, co on robi ze swoimi stablecoinami. Czy je gdzieś rzuca, czy one gdzieś są zaangażowane w jakieś farmy, w jaki sposób do tego podchodzi. I uwaga, pewnie chcielibyście ten adres i oczywiście wam go dam, ale będzie ten adres z małą, drobną analizą tego, co robi. Wrzucam w newsletterze o 20 w niedzielę. Pojawi się newsletter, na którym właśnie udostępnię wam adres Degenspartnera, czyli najbardziej popularnego farmera w ekosystemie Ethereum i nie tylko, i najbardziej bezpośredniego farmera, który zarobił ogromne pieniądze na tym właśnie, że zarabiał stablecoinami i zrzucał. Czyli podsumowując ten odcinek, na farmienie musi być dobry czas. Moment, w którym jest druga strona, która kupuje te coiny, to jest czas, w którym farming będzie się opłacał. To nie jest ten moment teraz, pomimo tego, że jest kilka farm, które opłacają się. I Degen o tym wie, bo w jednym z nich farmuje. Ale moment, w którym znowu będzie optymizm, to będzie czas, w którym farmy nam będą naprawdę dużo zarabiać. I o tym właśnie dzisiaj chciałem wam opowiedzieć. O farmingu, o Degenspartnerze, czyli ikonie farmienia, o tym, że zniknął, podobno zniknął, o tym, że okres na farmienie, na te duże wzrosty z farmingu jest wtedy, kiedy jest optymizm, kiedy jest druga strona, która kupuje na rynku. I tak to właśnie wszystko zatacza koło. To jest dobry czas, gdy jest optymizm, można różne rzeczy robić na rynku, w różnych rzeczy korzystać, farmić, zarabiać, zrzucać. I w ten sposób stosunkowo niskim ryzykiem zarabiać bardzo fajne pieniądze. Degen pewnie wróci kiedy? To będzie właśnie dobry czas na to, żeby też powrócić na ten rynek i mocniej zaangażować się znowu w farmienie. To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia już w piątek w kolejnej kryptoprasówce. Trzymajcie się. Cześć!